Pan Paweł za kierownicą. Dobry. Organizator, menadżer tego wyjazdu. W ogóle pomysł tego wyjazdu na Andaluzję zrodził się w ostatnim momencie. Nie planowaliśmy tego wyścigu, nie mieliśmy go w planach, ale po ostatnim wyścigu wyniki były dosyć dobre i ekipa postanowiła, że wyeksponuje ekstra budżet na nasz wyjazd i tak naprawdę zorganizowaliśmy ten wyjazd w ostatnim momencie. No i jedziemy, 6 dni ścigania w Andaluzji. Mieliśmy nadzieję, że słonecznej, ale jak na razie prognozy są śnieżne i raczej jest zimno. Wyścig też się będzie odbywał na dużej wysokości, bo gdzieś tam na niektórych etapach wjeżdżamy na 1600-700 metrów. No ale co, jedziemy zmotywowani i wyścig odbywa się w parach. Jest to zupełnie inna formuła niż ta, do której przywykliśmy. Startujemy razem z Pawłem jako jedna para z naszej drużyny. No i myślę, że co, Paweł może powie trochę więcej o tym, jak to ten wyścig wygląda, jak to się jedzie w parach. Nie wiem, nigdy nie jechałem, ale no wydaje mi się, że kluczem będzie równe rozkładanie sił i dbanie o siebie nawzajem. Z dnia na dzień będziemy patrzyli, kto się lepiej czuje i ta osoba będzie musiała przejmować, że tak powiem, takie newralgiczne momenty na siebie brać. A poza tym, no co, no dalej to jest ściganie. No. Będziemy patrzyli, kto jest najmocniejszy i starali się z nim powalczyć. No, myślę, że... No, obsada będzie dosyć wysoka, nie? Bo tak, tak. Sprawdzaliśmy, że z tej czołówki rankingu UCI będzie wielu zawodników, ale jednak uważamy, że jakby kluczem tutaj będzie to, żeby ta para była dosyć równa, tak? Bo jeżeli postawimy mistrza świata z zawodnikiem, który gdzieś tam plasuje się w drugiej dziesiątce, no to ta para nie będzie do końca równa, ale myślę, że z Pawłem jakoś uda się, żeby było to w miarę przyzwoicie. No jednak mamy jakieś tam doświadczenie z szosy, gdzie to rozkładanie sił ma zdecydowanie i jazda drużynowa, nawet w tak małej drużynie dwuosobowej, no to jednak jesteśmy tego nauczeni, żeby dbać o siebie nawzajem, więc zobaczymy, no. Jest to nasz debiut w takiej formule, ale łatwiej na pewno się debiutuje, będąc kiedyś szosowcem. Taką mam nadzieję, musimy sobie tak wmawiać, żeby wierzyć w to, co robimy. Tak, no tak sobie wmawiamy i liczymy, że jakby sobie poradzimy. 6 dni ścigania przed nami, codziennie będziemy coś nagrywali i na tego vloga będę wrzucał. Postaram się wrzucać to codziennie, aczkolwiek nie obiecuję, bo nie wiem, jak te dni będą wyglądały. Mamy jedną osobę do pomocy, która leci do nas z Polski, właśnie odbieramy zaraz Sławka z lotniska. I Sławek będzie nam pomagał na bufetach, pomagał nam będzie z rowerami. No i cóż, będziemy update'owali, co tam się dzieje. Także do usłyszenia. Tutaj kończy się piękna hiszpańska pogoda i wjeżdżamy w góry. Dojechaliśmy do Andaluzji. Teraz szybki posiłeczek, mała owsianeczka z Pawłem. W międzyczasie belgijskie klasyki wjeżdżają. Lecimy na przejażdżkę i zaczynamy ściganie od jutra. No i łapiemy trochę słońca z Belgii. No właśnie, łapiemy trochę słońca z Belgii, bo aktualnie u nas jest jakieś 5 stopni. Po drodze przejeżdżaliśmy, było koło zera i leżał śnieg. Więc liczymy na troszeczkę lepszą pogodę jutro. Także no, południe Hiszpanii do końca słoneczne. Ale jesteśmy w górach, to trzeba przypomnieć. Seconds to go, 15 segundos para la salida. Bajamos la música. Y arranca la primera etapa de esta edición 2023 de Andalucía by Race by Garmin.
Que han sido los justos y merecidos vencedores de esta primera tercera etapa de hoy. Ahí tenemos por tanto los vencedores: Pavel Bernal, Michal Paluta como vencedores. Segundo, Ricardo Chiari y Francesco Faili. Y terceros en la etapa, los españoles Miguel Muñoz y Roberto Bouffel. Vale, tenemos por tanto el nuevo líder de la carrera, actual campeón de Polonia de Bike Marathon, actual campeón de Polonia de fondo en carretera. Tenemos a Pavel Bernal y a Michal Paluta con esa bici, por la que han conseguido la etapa de hoy. Siemanko, jesteśmy po etapie. Wróciliśmy, zjedliśmy obiad. Solidna porcja makaronu weszła, bo zasłużenie chyba dzisiaj. No udało nam się wygrać, to że udało nam się. Wygraliśmy. Wygraliśmy, także... No cóż, chcieliśmy jakoś tak podsumować ten etap, powiedzieć jak to wyglądało z naszej perspektywy. No bo podczas wyścigu nie mogliśmy nagrywać, także teraz powiemy wam jak to wyglądało i... Jak to się stało, że wygraliśmy? Tak, i przede wszystkim chcieliśmy podziękować naszym żonkom kochanym, bo wyjazd wyszedł bardzo w ostatniej chwili i wzięły na siebie ciężar przebywania z bąbelkami i pieskami na obczyźnie, więc od tego zaczniemy. A przechodząc dziękujemy, do... dziewczyny. Tak, dziękujemy bardzo. A przechodząc do wyścigu, no to od startu okazało się, że miałem źle dokręcony wentyl i uciekło mi powietrze, więc na trzecim kilometrze stanąłem, dopompowałem. Sama akcja mi zajęła 50 sekund, natomiast wiadomo, że potem na podjeździe musiałem gonić. Michał sobie jechał spokojnie i czekał na mnie trochę bardziej tak z przodu. Ja poczekałem na Pawła praktycznie tam z tyłu tej pierwszej grupy, tylko że jak Paweł dojechał, to akurat wpadliśmy w singla na podjeździe, który miał jakieś 20% nachylenia i tak naprawdę czołówka dawno odjechała. No i zawodnicy na tej 30-40 pozycji po prostu maszerowali pieszo do góry. Tak, niespiesznie. Ciężko się ich mijało, więc no, wyszło, że straciliśmy. Mieliśmy po tych przygodach ponad 2 minuty straty. No ale co, początek wyścigu, długi wyścig, 6 dni ścigania, więc nie można było się stresować. Narzuciliśmy równe tempo i no i dobrze to żarło. No, no, tam, gdzie, tam przechodziliśmy gdzie... praktycznie od pierwszego podjazdu już. Przechodziliśmy wielu kolarzy i na szczycie pierwszego podjazdu wjechaliśmy na 1200 metrów i tak naprawdę już byliśmy drugą parą na szczycie, na drugim miejscu. Wiele zawodników miało problemy, zresztą my też, z tym, że po prostu śnieg topniał u góry i po prostu było takie błoto, że przyklejało się do opon. No, rower wyglądał jak fatbike. Te opony totalnie, były... totalnie. Nie było bieżnika, zaklejały się i też widełki przednie, tylne. Natomiast no, nie można było stawać i tego czyścić, tak jak robili to rywale. Nie wiem, czy oni naprawdę nie mogli jechać, czy im to tak przeszkadzało, ale no, po 30 metrach ten rower i tak wyglądałby tak samo, więc tak uznaliśmy, że póki się da, to jedziemy. Zjechaliśmy gdzieś z singla na jakąś trawę i po prostu no, muciliśmy ile się da. No, nie było to komfortowe, ale przynajmniej się przemieszczaliśmy i tak naprawdę tam wszystko odrobiliśmy. Minęła nas jedna para Włochów tylko.
którzy nam odjechali na minutę, ale znowu na następnym podjeździe, na następnym szczycie jakby kolejnego dużego podjazdu, znowu mieli oni taki problem, a my dalej konsekwentnie jechaliśmy. Staraliśmy się nie tracić czasu na to odgruzowywanie roweru z błota. Tego błota było dużo, no ale faktycznie ono się zapychało, ale później przychodził zjazd i tak naprawdę w połowie zjazdu już to błoto gdzieś było porozrzucane dookoła. No rower był bardzo brudny, no ale wtedy wyjeżdżaliśmy na sekcję jakąś asfaltową i po prostu jechaliśmy i sobie gdzieś tam ręką zajmowaliśmy to błoto. Ja wziąłem patyczek nawet jeden, stanąłem. Paweł jechał z patykiem w kieszeni, naprawdę. Tak, miałem patyk taki do przepychania między oponami a widelcem przednim i tylnym. No i się cieszymy udało, się, kurczę. Cieszymy się, że wygraliśmy, bo w sumie fajnie się uzupełnialiśmy. Uważamy, że jesteśmy równą parą, jak patrzyliśmy na rywali, no to jest tutaj wielu zawodników, którzy są na bardzo wysokim poziomie, lecz no, ta druga osoba z tej pary nie do końca jest może taka równa. Aczkolwiek no, tu się wszystko może wydarzyć, tak jak było dzisiaj. Wystartowaliśmy, było fajnie, pierwszy podjazd, Paweł musiał się zatrzymać. Ja postanowiłem nie czekać za nim, tylko po prostu zwolniłem, ale jechałem gdzieś tam cały czas do przodu. I jak Paweł dojechał, no to pierwszy podjazd, ja wziąłem troszeczkę ciężar gonienia na siebie. Paweł złapał trochę oddechu na kole. Później Paweł jak się zregenerował, no to on już później ciągnął. I tak naprawdę cały etap razem współpracowaliśmy. Jak już dojechaliśmy na ostatnie 8 km, które wiodło asfaltową ścieżką do mety, no to już zarzuciliśmy tam sobie... Duo time trial. Duo time trial, dokładnie. Dobrze, dobrze to żarło. I tam jeszcze udało nam się troszeczkę nawet przewagi zrobić, bo ponad minuta przewagi na mecie, także jedziemy dalej, jutro bronimy koszulki lidera i co, trzymajcie kciuki. Tak, bierzemy wyścig z dnia na dzień, udało się wygrać etap, więc już wyścig można powiedzieć rozliczony, a będziemy walczyli o wszystko co się da. No, jest ta MTB, więc ciężko myśleć o końcowym wyniku po 6 dniach po pierwszym etapie, bo bardzo dużo tu się może wydarzyć, dlatego cieszymy się tym, co jest i walczymy o następne. Pozdrawiamy. Siema.